Halo? No słucham. A, spoko, mogę zrobić zakupy. Nie, nie, te anomalie smogowe i zima kompletnie mnie nie odstraszają. Dobra, dzięki, cześć. A co to jest? S.T.A.L.K.E.R. Wszyscy wiemy, co ta seria robi z człowiekiem. Opowieść o tytułowych najemnikach przemierzających zonę, odizolowaną od świata strefę powstałą na skutek awarii reaktora w Czarnobylu, zachwycała otwartością rozgrywki, poziomem trudności, no i oczywiście klimatem. Chociaż ostatnia oficjalna odsłona Stalkera wyszła już ponad 7 lat temu, gracze regularnie mają powody, by wrócić do poszukiwań tajemniczych artefaktów i walki z mutantami. Oczywiście za sprawą modów. Tym razem mam dla was modyfikację, która na stałe wejdzie do nieoficjalnego kanonu, bo w doskonały wręcz sposób uwypukla wszystkie najważniejsze cechy Stalkera. Przed wami Call of Chernobyl. Geneza Call of Chernobyl sięga wielu lat wstecz, bo mod jest tworzony od dłuższego czasu. Mimo że jego oficjalna premiera nastąpiła pod koniec 2015 roku, w ubiegłym roku otrzymał on sporo ważnych aktualizacji i dzięki temu zyskał miano najlepszego moda 2016 roku zdaniem serwisu ModDB. Jaki cel postawili sobie autorzy tego dzieła? Przede wszystkim chodziło im o pokazanie ogromu możliwości i poziomu swobody, jaki Stalker oferuje graczom. W tej modyfikacji kwestie fabularne odłożono na nieco dalszy plan, by skupić uwagę grającego na innych istotnych płaszczyznach gry: eksploracji, walki o przetrwanie, czy wreszcie nietuzinkowej sztucznej inteligencji, która napędza zarówno przeciwników, jak i liczne frakcje zamieszkujące zonę. Pierwsze zaskoczenie czeka nas już po uruchomieniu gry. Zamiast standardowego rozpoczęcia możemy wybrać sobie postać, a także miejsce startowe i parę innych detali, w tym modyfikacje utrudniające grę albo zamieniające wrogów w oszalałe zombie. Ważniejsze jest jednak to, że mod umożliwia granie niemal każdą liczącą się i charakterystyczną frakcją znaną z Stalkera. Możemy być wolnym strzelcem, bandytą, reprezentantem czystego nieba, wojskowym, a nawet członkiem Monolitu, frakcji przypominającej religijną sektę. Do każdej z tych grup przypisano pewne dostępne miejsca startowe, a także charakterystyczny sprzęt. Wszystko to powiązano siecią reputacji. I tak, grając po stronie Monolitu, będziemy automatycznie na celowniku wszystkich innych organizacji, no bo przecież nikt nie lubi tych świrów. Z całym szacunkiem dla fanów Monolitu. O ile w Call of Chernobyl jest tryb historii z linią fabularną i różnymi zakończeniami, tak największe wrażenie robi tryb gry swobodnej, gdzie po prostu sami szukamy wyzwań i pomniejszych zadań. I tu dochodzimy do najważniejszej kwestii. Modyfikacja zupełnie otwiera wszystkie dotychczasowe rejony z uniwersum Stalkera i łączy je w jeden gigantyczny świat. Od samego początku możemy więc zwiedzać kilkadziesiąt miejsc, od słynnej wioski Cordon aż po opuszczone miasto Pripyat. Nie ma tu żadnych blokad czy skryptów w sztuczny sposób ograniczających swobodę poruszania się gracza. Z tego względu zew Czarnobyla bywa nazywany w społeczności idealnym modem sandboxowym. Przejdźmy już do samej rozgrywki. Ta jest zróżnicowana i fantastyczna. Zaczynając jako czyste niebo, trafimy do dobrze znanej pompowni na bagnach, a jako reprezentant przykładowych ekologów obudzimy się w jednym z bunkrów badawczych. W każdym z tych scenariuszy mamy zupełną swobodę w tym, co będziemy robić. Nasze działania ukierunkowują oczywiście proste zadania oferowane przez różne postacie, ale ich dobór jest zupełnie swobodny. Ja na przykład zacząłem od patrolu naukowego, podczas którego musiałem eskortować grupę badaczy. Efektowność takich zadań bazuje na samej konstrukcji zony. To po prostu miejsce najeżone potencjalnymi pułapkami i zagrożeniami. Zwykła misja eskortowa przy odrobinie wyobraźni zamienia się w coś intrygującego. W tym modzie każde zadanie wygląda w ten sposób, tym bardziej, że autorzy wprowadzili sporo pomniejszych i niewidocznych na pierwszy rzut oka modyfikacji. Mamy chociażby pojawiające się na mapie anomalie specjalne. Istotniejsze jest jednak to, że poprawiono i poszerzono możliwości sztucznej inteligencji napędzającej frakcje, zwierzęta, mutanty zwierzęty itd. Teraz wszystkie żywe stworzenia chętniej podróżują po mapie i zachowują się naturalniej. Z tego powodu jeszcze częściej dochodzi tu do spontanicznych strzelanin, napadów i innych stresujących sytuacji. Cały czas musimy mieć się na baczności, bo ta zona jest bardziej zmutowana i bardziej nieprzewidywalna niż kiedykolwiek. Czym byłby nostalgiczny powrót do Stalkera bez wizyty w Cordonie i odwiedzenia Sidorowicza? Zwiedzając stare śmieci i wypełniając lokalne zadania, odkryjemy inne pomniejsze zmiany w rozgrywce, o jakie pokusili się twórcy. Podrasowano niemal wszystko, od interfejsu przez komunikację z członkami drużyny, którym teraz można wydawać pełnoprawne polecenia, aż po poruszanie się czy strzelanie. Ten nowy Stalker jest pozbawiony wielu błędów, lecz jednocześnie zachowuje charakterek. To wciąż bezpardonowa i wymagająca gra, gdzie bezsensowny szturm na obóz bandytów prawie zawsze zakończy się klęską. Dawno tak dobrze nie bawiłem się jak przy Call of Chernobyl, gdzie przeciwnicy zachowują się tak zaskakująco sensownie. Także mała porada. Uważajcie, jeśli zamierzacie wrócić do zony. Zanim zobaczycie cuda pokroju napromieniowanych artefaktów, najpewniej dostaniecie kulkę. A jeśli bardzo lubicie takie zabawy, możecie aktywować tryb Iron Man, w którym po śmierci gra kasuje wszelkie zapisane stany. Zwróciłbym waszą uwagę na kilka innych elementów, które pewnie już was zainteresowały, a może nawet porwały. Chodzi o to, że Call of Chernobyl jest naprawdę świetnie zoptymalizowanym modem. To oznacza, że gra działa bardzo dobrze i co ważniejsze, doczytuje kolejne poziomy naprawdę szybko. Autorzy w dobry sposób umiejscowili się też na scenie moderskiej, bo mod podobno jest bardzo otwarty na dalsze modyfikacje, wręcz stanowiąc nową platformę dla modów. Dla mnie znacznie bardziej istotne jest to, co po prostu widać w niemal każdym ujęciu. Zew Czarnobyla sprawia, że zona jest absolutnie przepiękna i niesamowicie gęsta. Różne pomniejsze poprawki, lekka modyfikacja kolorystyki czy wreszcie podrasowane efekty pogodowe sprawiają, że ten powrót do strefy był intensywny jak nigdy. Spędziłem stanowczo za dużo czasu błąkając się po różnych dziurach i kręcąc ujęcia wraków walających się po okolicy. Naprawdę, ten mod oddaje hołd zonie i sprawia, że zapominamy o technologicznych niedociągnięciach, na jakie zawsze cierpiała seria. Chociaż oczywiście Stalker zawsze będzie Stalkerem i czasami można trafić tutaj na pewne potknięcia, ale to wszystko w porównaniu do podstawowych gier jest jednak marginesem. Zupełnie otwarta mapa, mnóstwo niewidocznych na pierwszy rzut oka, ale jednak sensownych poprawek, podrasowana grafika, możliwość zagrania każdą dostępną frakcją, otwarta rozgrywka w żywym świecie. Czy trzeba dodawać coś jeszcze? Wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko. Zresztą ten mod nie jest o tym, żeby o nim mówić. Trzeba w niego grać i tworzyć własną historię w zonie. Z punktu widzenia obserwatora czy recenzenta dodałbym tylko tyle, że czy gra się w Stalkera czy nie, trzeba docenić ogrom pracy i wyczucie, jakim autorzy Call of Chernobyl się wykazali. Moim zdaniem taki mod mógłby równie dobrze zostać wydany jako reedycja Stalkera. I właśnie tak wysoki poziom osiągały najlepsze mody w 2016 roku. Ciekawe, co przyniosą kolejne miesiące. Ja tymczasem utknąłem w zonie. Muszę przebić się przez kolejne anomalie, a kończą mi się śrubki.